podstawę, dwa ołtarze, jakby poprzedzało kilka lat przygotowań takich koncepcyjnych, które głównie się koncentrowały wokół tego najważniejszego zabytku na niej, czyli ołtarza Fundacji biskupa Andreasa Jerina, wspaniałego dzieła sztuki, można powiedzieć takiego legendarnego dla Wrocławia z końca XVI wieku, z okresów sztuki renesansowej, manierystycznej. Fakt, że biskup Andreas Jerin sięgnął tutaj po artystów lokalnych, miejscowych, no świadczy przede wszystkim o randze tych artystów. To oni byli w stanie sprostać jego oczekiwaniom. A przypomnę, to była osoba niezwykle obyta, światła, znająca Włochy, podróżująca po Europie, więc on mógł jak w tych artystach, bo pieniędzy miał, ileż, trudno nawet powiedzieć, ile stać go było na wszystko, mógł jak w przysłowiowych ulęgałkach przebierać. Zdecydował się jednak na wrocławskich artystów i tu się nie zawiódł. Rzeczywiście zarówno Paul Nitsch, autor wszystkich elementów srebrnych, jak i malarz Bartolomeusz Fichtenberger stworzyli dzieło jego marzeń, bo wszak, proszę pamiętać, kiedy przyszło mu umrzeć i kazał się pochować niedaleko ołtarza, to tak to wymyślił, że głównym elementem jego pomnika nagrobnego było jego popiersie. Co ciekawe, popiersie, którego głowa zwrócona była gdzie? Oczywiście w stronę ołtarza. Na zawsze chciał być kojarzony z tą swoją wspaniałą fundacją. O to zadbał, był przezorny i dziś można powiedzieć, po 74 latach, choć jeszcze trochę wody upłynie w rzece Odrze, bo przecież najpierw my będziemy się tu w muzeum cieszyć z tego ołtarza przez najbliższe 4 miesiące, ale potem głęboko w to wierzymy, że wróci na swoje miejsce i ta więź pomiędzy fundatorem a jego wspaniałą fundacją ponownie zostanie przywrócona. To jest coś niezwykłego. O to od początku zabiegaliśmy, to nam się po prostu marzyło. To jakby jest jedna z najbardziej dotkliwych strat wojennych we Wrocławiu, że ołtarz ten w 1945 roku został no, szczęśliwie w sumie zdemontowany, ale też i częściowo zniszczony, częściowo utracony podczas pożaru katedry w wyniku bombardowania. 3 lata temu rzeczywiście zaczęliśmy jakby odnajdować, identyfikować te elementy ołtarza i przekonaliśmy się, że jest ich znacznie więcej niż pierwotnie sądzono, że zachowało się powiedzmy około 80% tej materii jakby zabytkowej, oryginału. Głównym wyzwaniem była budowa z szafy ołtarzowej, ponieważ oryginalna szafa się nie zachowała. Dysponowaliśmy tylko zdjęciami archiwalnymi, więc musieliśmy zbudować model 1:1 i na podstawie jego korygowania uchwyciliśmy prawidłowe proporcje. Zostało wykorzystane 28 kg srebra, żeby odtworzyć brakujące elementy. Ich jest ponad 300, o ile dobrze pamiętam, odtworzonych, których nie było. Na samego jednego ogłówka aniołka to jest około 8 kg srebra. Wszystkie elementy były wykonywane tradycyjnymi technikami ręcznie, czyli repusowane, cyzelowane. Były zrobione odlewy na wosk tracony. Szukaliśmy po całym świecie odpowiedniej tkaniny, ponieważ jest to 100% jedwabny aksamit, a w zasadzie takich tkanin już się nie robi. Są to najczęściej syntetyczne tkaniny, syntetyczne jedwabie. Po długich poszukiwaniach udało nam się znaleźć wytwórnię w Lyonie, która specjalnie dla nas wyprodukowała ręcznie na węskich krosnach, jak kiedyś produkowano aksamit. Jednym z podstawowych problemów to było pozyskanie funduszy na renowację tego ołtarza. Miasto wyraziło gotowość, widziało zasadność przywróceniu tego niezwykłego zabytku do katedry wrocławskiej i przywrócenie właśnie Wrocławowi tego ołtarza. Natomiast parafia katedralna zaczęła się rozglądać też, kogo można poprosić o wsparcie i poprosiliśmy wtedy o wsparcie KGHM Polska Miedź, tę fundację i ta fundacja odpowiedziała na właśnie na to zapotrzebowanie, na tę prośbę i zgodziła się uczestniczyć w renowacji tego ołtarza, w rekonstrukcji ołtarza. Ustawa nosi tytuł Dwa ołtarze, bo pokazujemy też wspaniały zupełnie zestaw zabytków złotniczych powstałych już później niż ołtarz Jerina, nawet i 100 lat później, już utrzymanych zabytków w stylu barokowym. Są to dzieła artystów augsburskich zamówione przez kapitułę katedralną. One są jakby świadectwem już nowej epoki stylistycznej, czasów baroku, kiedy zmieniano wygląd katedry, kiedy pracował w niej wybitny architekt Johann Fischer von Erlach, przebudowywano wówczas także i prezbiterium katedralne. Liczono się też z powstaniem nowego barokowego ołtarza, do czego, jak wiemy, nigdy nie doszło.
Natomiast pewnym śladem tych intencji jest właśnie ów wspaniały zestaw augsburski, który prezentujemy tutaj jak gdyby w pewnym kontraście do tego starszego ołtarza Jerina. Są vis-a-vis, naprzeciwko siebie na wystawie prezentowane. To są te dwa najważniejsze elementy ekspozycji. Natomiast jest oczywiście troszkę jeszcze innych zabytków. Są i unikatowe pamiątki po samym biskupie Jelinie, fundatorze ołtarza, jego kielich, jego mały osobisty ołtarzyk, taki przeznaczony do prywatnego kultu, więc w sumie można powiedzieć nawet trzy ołtarze.